Dzisiaj będziemy mówili o poemacie heroikomicznym o monachomachii Ignacego Krasickiego na prośbę jednego z Was. Zaczniemy właśnie od gatunku. To jest poemat heroikomiczny, no bardzo dziwna nazwa, ale jest to gatunek powstały już w starożytności, a w oświeceniu również nawiązywano do tej epoki, chociaż najbardziej kojarzycie, że do starożytności odnoszono się w okresie renesansu. W innych epokach również. Pierwszy poemat heroikomiczny napisano właśnie bardzo, bardzo dawno temu w Grecji, ale nawet nie podam Wam ani imienia autora, ani tytułu, bo no to nie jest właśnie do zapamiętania. To jest Wojna żab z myszami. Już się domyślacie, że rzekomo poważna sprawa, bo wojna, ale przedstawiona w satyryczny, taki zabawny sposób. Wydaje mi się, że autor tego pierwszego poematu heroikomicznego miał chyba dosyć tego właśnie heroizmu, tego patosu, Iliady, Odysei, no i sobie tak troszeczkę zakpił z tych wielkości i tych wielkich, wielkich bohaterów. I tym śladem poszedł właśnie Ignacy Krasicki, a monachomachia to jest wojna mnichów. Wojna mnichów i Krasicki napisał zjadliwą, uważam, zjadliwą krytykę zakonników, mimo że sam był arcybiskupem. Czyli mówił źle o tym swoim gnieździe. Na pewno znacie powiedzenie, jak zachowuje się, jak należy oceniać takiego człowieka. Podobno Krasicki nie chciał, żeby to ujrzało światła dziennego, ale ktoś zauważył, wydrukowano i taka zjadliwość powstała. I teraz on w straszliwy sposób krytykuje wady i ich jest niezliczona ilość. Zacznijmy od tej wady, którą najbardziej w ogóle piętnowano w oświeceniu. Skoro to była epoka rozumu, no to najbardziej krytykowano głupotę. I przejawy głupoty są przedstawione co chwilę. Dowodem na to jest na przykład powiedzenie jednego z mnichów: czytałem w uczonym piśmie, że po ciemnej nocy jasny dzień nastaje. No, widzicie, że odkrywczość niezwykła. O głupocie bohaterów tego utworu świadczy również fakt, że nie tylko nie chodzili do biblioteki zakonnej, ale nawet nie wiedzieli, gdzie ona jest. I jak bo oni chcieli znaleźć jakieś argumenty w książkach, ale nie wiedzieli specjalnie, jak się do tego zabrać. A przyczyna sporu to była taka, że kłócili się, kto ma prawo nauczać, mimo takich braków. Ale zastanawiali się, no właściwie kłócili się, kto ma do tego prawo. Krasicki używa bardzo dosadnych określeń. Mówi: wielebne głupstwo od wieków się działo. On nie owija w bawełnę. Kolejną straszliwą wadą, mimo że zakonnicy, było pijaństwo. Poruszenie wielkie, ktoś usłyszał hałasy i czy wyschły kufle, gąsiory i dzbany, czyli naczynia, z których pito no, trunki. Zresztą tam jest cała masa podana tych właśnie trunków. A wódka, a coś tam, a likworek, a jeszcze coś. Więc przywiązywano do tego uwagę. Zresztą w końcu pogodzili się, kiedy pokazano wielki, wielki puchar do wina, taki misternie rzeźbiony i tak dalej.
kolejna, bliska jakby pijaństwu, to jest wada, no przykro mi, no ale tak to trzeba nazwać, obżarstwa. I krytykuje się w ten sposób, kiedy mówi się o jednym z bohaterów tego utworu, siadł, ławy dubeltowe jękły, podwójne ławy, albo otarł z potu mięsiste jagody, a jagody to policzki. No więc grubi, otyli i no, lubili jeść. Kolejne wady to lenistwo i wygodnictwo. Ktoś tam wyskoczył z puchów, puchy w zakonie, jakieś piękne materiały, a później mówi się, pierwszy raz w życiu jutrzenkę obaczył. Pierwszy raz się tak szybko obudził. Ale też byli zabobonni. No to się zupełnie kłóci z religią. Byli zabobonni, bo ktoś mówi, taki zły znak, bo przewróciłem się i gdzieś tam upadł but czy pantofel. I wracano później. O, to zła wróżba, zła wróżba. A później widzimy, jak są straszliwie zawzięci w walce. To była bitwa, jak Krasicki mówi, bez mieczy, ale okrutna, na trepy, czyli na buty takie drewniane. I no, śmierci, nikt nie poniósł śmierci, ale a to komuś wybito zęby, a to ktoś miał guzy, więc wszystko jest tak w zabawnej formie, ale wady są bardzo, bardzo poważne. I kiedy tak krytykuje, Krasicki krytykuje i czytamy ten utwór po wielu wiekach, to wydaje się, że to jest woda na młyn dla ludzi, którzy teraz są straszliwie antyklerykalni. I kiedy można by się podeprzeć tym utworem, o proszę bardzo, już tam dawno temu kler był taki, 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 same wady po prostu. A dla mnie to, że Krasicki krytykował w taki sposób, świadczy o tolerancji. Może to dziwnie brzmi, ale gdy w dzisiejszych czasach ktoś krytykuje swoją partię, jakieś ugrupowanie, to przecież wylewa się na niego taka fala hejtu, mało hejtu. Pozbawia się go pracy, nie ma przebacz. A tymczasem Krasicki napisał o swoich niejako, chociaż on należał do tej elity, bo przecież był biskupem, i nic się nie stało. Krasicki dalej był biskupem, dalej był szanowany i nic nie miało takiego miejsca jak w dzisiejszych czasach. I ważne są słowa samego Krasickiego, który domyślał się, przecież to był bardzo inteligentny człowiek, domyślał się, co się stanie, że jednak będzie się go krytykować, ale mówię, nie wyrzucać, nie niszczyć człowieka, ale wiedział, że się zetknie z taką falą krytyki i mówi, prawdziwa cnota krytyk się nie boi. Czyli jeśli ci, co czytają, nie mają sobie nic do zarzucenia, no to niech nie krytykują, bo to nie o nich. To tylko o tych, którzy rzeczywiście tacy są. I jeszcze chciałam powiedzieć o związkach Monachomachii z klasycyzmem. Z kierunkiem, który obowiązywał, po prostu obowiązywał, czy był dominujący w okresie oświecenia. Jedną z takich głównych cech była czystość gatunku. Co to znaczyło? Jeśli gatunek miał takie, takie, takie cechy, to musiały one być zachowane. I tu mamy właśnie to, że jest i bohater zbiorowy, jak w Iliadzie, w poemacie heroicznym, bohater zbiorowy, bo zakonnicy, jedni i drudzy, i jakiś ważny spór, wojny, ale też jest komizm. Komizm, jest bardzo dużo satyry, karykatury, to już niektóre o niektórych fragmentach mówiłam. I w okresie klasycyzmu obowiązywał piękny język. On jest dosadny, bo mówi próżniactwo, próżniacy,
leniwi, ale to jest ciągle ładny, piękny polski język. Zresztą Krasickiego nazywano księciem poetów polskich z racji właśnie tego niezwykłego języka. Mamy również liczne nawiązania do starożytności. To jest też cecha klasycyzmu. Tam pojawiają się bogowie, pojawiają się filozofowie znani właśnie ze starożytności. I myślę, że ten utwór należy właśnie tak odczytywać. Jest krytyka, jest komiks, to się ładnie czyta, ale pamiętajmy o tym, że gdyby ktoś coś takiego w dzisiejszych czasach napisał, to nie miałby po prostu życia wśród swoich. A poza tym pamiętajmy, że naprawdę wielcy ludzie tamtych czasów to byli wszystko księża. Staszic, Kołłątaj, ten Konarski, który otrzymał od króla medal temu, który ośmielił się być mądry. Także pamiętajmy, że jest taka monochromachia, że część księży była pewnie taka, chociaż jest to wszystko wyolbrzymione, ale wielu przyczyniło się do naprawdę wielkości Polski. Dziękuję.